Dzień dobry Wam. Ostatnio zwiedzaliśmy rodzinne strony Kasi, a dzisiaj pochodzimy trochę po moich starych śmieciach. Znajdujemy się w Pruszkowie. Mieszka tu jakiś cwaniak? Co prawda ja jestem z Komorowa, ale no Komorów to była miała mieścina, miała wioseczka, gdzie nie było za wiele rzeczy, atrakcji, więc do Pruszkowa się przyjeżdżało, bo tutaj były i puby, i jakaś rozrywka, no i autobus, który zawoził nas do centrum handlowego, do Janek. A wtedy był jeszcze Game Center, co też było hitem, więc chodźcie, przejdziemy się. Bardzo dziękuję Wam za ciepłe przyjęcie ostatniego materiału. Kasia jest przeszczęśliwa, ja również. Wasze udostępnienia, super komentarze, naprawdę napkręcają nas do dalszej pracy, do dalszego działania. Jesteście świetni, bardzo Wam dziękujemy i mam nadzieję, że moje rodzinne strony też Wam się spodobają. Przejdziemy się głównym pasażem, który prowadzi od stacji WKD, którą widzieliście wcześniej. WKD, czyli Warszawska Kolej Dojazdowa, inaczej znana jako WKD. Boston, Massachusetts. Możecie zobaczyć sporo osób z koszyczkami, bo jest sobota wielkanocna dzisiaj, więc żebyście się nie zaskoczyli, o, posterunek jak odnowili. Kiedyś to była taka mniejsza znacznie buda, a naprzeciwko był, teraz widzę jakieś otrębusy, piekarnia, cukiernia, kiedyś był imbryczek. Teraz Was zaprowadzę do kościoła. Nie będziemy dzisiaj zwiedzać kościoła, bo mamy napięty plan, bo chcę zrobić tutaj spacery, chcę zrobić jeszcze Wam spacer z innego miasta. O, tego pomnika też nie było. Ogramy piękny kościół gotycki z zewnątrz i pójdziemy dalej w stronę parku. Pokażę Wam, gdzie chodziłem do szkoły, gdzie biegaliśmy. No, a trochę połazimy dzisiaj po prostu. Jak widzicie, po mojej lewej stronie jest kościół, o którym Wam wspominałem. Jest to kościół świętego Kazimierza. Ogólnie podejrzewam, że większości z Was Pruszków kojarzy się tak jak Wołomin, z mafiami, z jakąś rywalizacją. Sędzia od obu bierze. Ale ogólnie ja to wspominam, Pruszków, Komorów, wspominam te okolice jako bardzo spokojne. A mieszkałem też w Wołominie i jeśli miałbym porównywać, no to nie miałbym za bardzo co porównywać, jeśli chodzi tutaj o miasta, bo to jest zupełnie inny świat z jednej strony i inny świat z drugiej. Mamy Wielkanoc, a poza święceniem jajek w kościele w Pruszkowie, przed kościołem w Pruszkowie, możecie zjeść watę cukrową, pańską skórkę. Pańską skórkę powinniście kojarzyć z materiału z powązkami, więc dajcie znać w komentarzach, czy znacie pańską skórkę, albo jak wygląda Wasze świętowanie Wielkanocy. Jak wygląda Wasze obejście kościoła, co jest przed nim, czy są tylko miejsca na święconkę, czy jest też miejsce na watę cukrową, i pańską skórkę. Nie będziemy szli pasażem głównym, bo ten pasaż zobaczycie na spacerze na Leafs kanale. Tym drugim kanale, gdzie są spacery i przelot dronem. Przelot drona też będzie na pewno stąd. Pełniejsze. Przejdziemy na dziko, pokażę Wam, gdzie chodziłem do szkoły. Więc tam macie WKD-kę, tam macie dalszy ciąg pasażu, tu jest kościół, a my przejdziemy tu w stronę parku. W ogóle cudowna, ciepła sobota dzisiaj jest. W końcu można bez bluzy jakiejś grubej pójść, się przejść w butach już normalnych, sportowych. Tydzień temu w białej szukaliśmy miejsca, gdzie się schować przed deszczem i śniegiem miejscowo nawet. Ale udało nam się, no bo akurat luki pogodowe jakoś nas lubią i się w nie wstrzeliwujemy. Okay. Tutaj mamy moją szkołę sportową, szkołę imienia Jana Pawła II. Miałem 10 godzin WF-u w tygodniu, więc to był hardcore. Zaraz Wam powiem, gdzie podczas tych zajęć WF-u chodziliśmy. Ale przejdźmy najpierw na stronę parku. I zaraz ogramy szkołę. Tutaj jest dobre miejsce, żeby wylecieć. Co? W kupę wlazłem? O Jezus. Dzisiaj będę miał dużo szczęścia, w trzecią kupę już depnąłem. Także stare śmieci witają mnie w gówniany sposób, bym powiedział trochę. Pewnie to jest kwestia mojej spostrzegawczości po prostu i tego, że jestem zagadany z Wami. W każdym razie znajdujemy się teraz za płotem mojej szkoły. Teraz jest ładna trawa, kiedyś tutaj był po prostu piach i nic więcej. Po prostu jak lej po bombie to wyglądało. Jak było ciepło, to albo graliśmy tutaj, albo mieliśmy zajęcia na Zniczu, czyli na takiej głównej hali sportowej w Pruszkowie. I nasz trener wsiadał na rower i sobie jechał, a my musieliśmy stąd dylać przez cały park, więc naszą rozgrzewką był bieg. W zimę też tak było swoją drogą. I naszą rozgrzewką był bieg na Znicz. Na Zniczu graliśmy 45 minut, no i bieg z powrotem. No ale kondycja się zaprawiła, dzięki temu macie te spacery pewnie.
Dobra, to teraz tylko tak orientacyjnie. Kościół, Wukatka, szkoła, jezioro, Znicz. A teraz idziemy do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie. A propos hutnictwa i znajomości Pruszkowa, to poza tym, że znany Pruszków jest tak jak Wołomin z mafii, to jeszcze jest znany z filmu Marvela, gdzie Magneto siedział. Henryk, proszę cię, nie rób tego! My name isn't Henryk. Czy to ciebie zwał Magneto? Magneto się ukrywał i to jest właśnie miasto pod Warszawą, Polska Pruszków. Muzeum Starożytnego Hutnictwa, żeby nie zmyliła was nazwa, to my tam nie kuliśmy, ale za to chodziliśmy lepić garnki. Zajęcia ze szkoły były często robione, żeby w tym właśnie muzeum grupowo, klasowo chodziło się kleić garnki, wypalało się to później w piecu. Fajne zajęcia, dobrze to wspominam. I również dobrze wspominam to miejsce, ponieważ w lecie są tutaj koncerty plenerowe, ale też koncerty są wewnątrz, robione muzyki klasycznej. Kulturowo to miejsce polecam wam, żebyście oglądali, bo te wydarzenia się cały czas cyklicznie tam dzieją i warto zajrzeć, no bo fajne są te występy. Tam stoi Kasia, a za nią właśnie jest ten Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie. I tak jak widzicie, to pomieszczenie z tyłu to jest właśnie pomieszczenie koncertowe. Tam pamiętam na koncerty fortepianu ze skrzypcami chodziliśmy oraz występy churalne. A tutaj jeszcze jest Pałac Ślubów w Pruszkowie. O, to białe. A tutaj obok jest świetna fontanna i przy niej też się latem dzieją różne takie zewnętrzne eventy. Chociaż teraz wygląda wszystko tak załatane, jakby fontanny już nie było, a jakieś raczej iluminacje świetlne w tym miejscu. A może moja pamięć zawodzi, to nie była fontanna? W każdym razie pamiętam, że w tym miejscu działy się różne ciekawe eventy muzyczne. Narcyz, to ja. No tak, nad odbiciem w tafli wody siedział, patrzył. No to chyba mnie pamięć nie myli, musiała być tu fontanna. Przejdziemy teraz między Muzeum Starożytnego Hutnictwa a Pałacem Ślubów do parku bezpośrednio. A, w parku się dużo działo. Poza tym, tak jak wam wspominałem wcześniej, że do parku chodziliśmy przymusowo, że przez niego trzeba było się przebiec, to również jak były Dzień Sportu albo inne zawody sportowe, to w tym parku właśnie ganialiśmy, biegaliśmy, byliśmy podzieleni na... No nie były to zawody koedukacyjne, byliśmy podzieleni, dziewczyny, faceci. I zaraz wam opowiem, jak nie zapomnę, fajną i ciekawą historię z jednych z biegów. Z biegów, nie z biegów, tylko z biegów. Słuchajcie, sprzątajcie te kupy, bo w Terespolu, w Białej, było pięknie wszystko wysprzątane, a tutaj zaminowane jak na Ukrainie. Znajdujemy się przy jeziorku, stawie, nie wiem jak to określić, w każdym razie woda tutaj sięga niedaleko jak do kolana. Wiem, próbowałem. Jest to w każdym razie Park Potulickich i idziemy teraz na kawkę do przystani. No dobra. Kawki chyba nie będzie, bo przystań wydaje mi się, że jest w remoncie. Tutaj są jakieś cegły, jakieś płytki porozkładane, a wnętrze no, nie wygląda atrakcyjnie. Możemy się przejść, wejść nie jest zagrodzone, nie ma tutaj napisane zakaz wchodzenia, więc uważaj tylko na nogi, żeby ci nie wpadła gdzieś. Uciekamy stąd. Idziemy szukać kawy w takim razie. Widzę coś obok, jest jakiś wózek. Jeszcze nic straconego. Lody chyba, no. Mieliśmy usiąść i powspominać przy kawce, znaczy ja miałem powspominać trochę tutaj z tego miejsca.
robimy dzisiaj takie tournée luźne, prawda? Tutaj jest to, tutaj jest tamto, żebyście nie mieli mi za złe, że nie ma historii Pruszkowa. No jeżeli kogoś interesuje historia Pruszkowa, to myślę, że najpierw powinno zainteresować go miejsce, a kiedy zainteresuje miejsce, wtedy się zgłębia historię. Nigdy to nie idzie na odwrót. Przynajmniej nie znam przypadków, żeby ktoś stwierdził, a zainteresuje się historią jakiegoś miejsca, weźmie coś losowego i tak, to mi się podoba. Raczej jest zawsze takie, że masz pierwszy wizualny taki odbiór, a później z racji tego, że się wizualnie coś spodobało, no to zgłębia się to miejsce bardziej historycznie, informacyjnie i tak dalej. Stoimy w bardzo beznadziejnym miejscu, więc chodźmy dalej. Za mną widzicie kompleks budynków, to są budynki mieszkalne, handlowe, tam z tyłu jest Biedronka, a kiedyś w tym miejscu było kino. I w tym kinie jeszcze byliśmy ze szkołą, także no, zmienia się bardzo mocno ten Pruszków i to mnie bardzo cieszy. Tak jak Kasia wspominała na swoim materiale, że bardzo się zmienia wszystko względem czasu, jak i pamięta, jak to się wyglądało wcześniej. Tak samo ja widzę w Pruszkowie, że się naprawdę dużo pozmieniało. Na plus, no może ta przystań wymaga renowacji, ale dużo innych rzeczy powstało. Także do przodu, byle do przodu. A teraz przejdziemy przez główną ulicę, która jest przedłużeniem Alei Jerozolimskich. Tak jak widzicie, po drugiej stronie jest zrobiony jakiś skwerek z placem zabaw dla dzieci. Tego wcześniej też nie było. Więc był jakiś taki lichy po drugiej stronie, ale no raz, że tam było ciężko dojść, dwa, że to było odcięte główną tą ulicą, tak jak mówiłem, przedłużenie Alei Jerozolimskich. A teraz widzę, że fajnie został zagospodarowany plac, gdzie no tutaj nic nie było po prostu. Więc super, idziemy to zobaczyć. Nie no, konkretnie ten placek zrobili. To jest taki pech naszego dorastania. Ja się śmiałem, bo tak, szafki w szkole u nas zrobili, jak my odchodziliśmy, ale my o nie walczyliśmy. Jak my szukaliśmy placy zabaw za dzieciaka, nie było ich za wiele teraz na każdym kroku. Cieszę się, że chociaż tutaj są oblegane przez dzieciaki, bo tak to bym zazdrościł, że oni mają i nie korzystają. Tak więc tam możecie zostawić dzieciaka, a tutaj możecie sobie popatrzeć, czy się z nim nic nie dzieje i sami sobie pochillować. Kasia robi testing hamaka. Jak przy wiśle takie, co? Tylko przy wiśle są sznurowane tak grube, ze sznurów. Otrzepała budki, kulturka. Nie wiem, Kasia, czy zauważyłaś, czy wy zauważyliście, ale wiele osób, które tutaj chilluje, to jest ze święconką. Przyszli po kościele od razu tutaj z dzieciakami posiedzieć chwilę. Super. Taki chilling. O, jest druga furtka, chodźcie. Kurczę. Sam bym łaził po tym wszystkim. Zresztą znacie mnie, widzieliście na materiałach, że lubię łazić po takich miejscach. Nie wiem, może to we krwi została szkoła sportowa. A może po prostu uwielbienie do ruchu. Ale w każdym razie teraz idziemy sobie no, do tego Pałacu Sokoła. W ogóle ten pałac, ja tam miałem próby muzyczne, ale to opowiem wam wcześniej, opowiem wam o tym, jak dojdziemy na miejsce. Za nami ten fajny plac zabaw dla dzieciaków, a teraz przechodzimy przez Aleję Wojska Polskiego, czyli przez główną ulicę, która przelatuje przez cały Pruszków. Jest to przedłużenie Alei Jerozolimskiej, chyba najdłuższej ulicy w Warszawie. Idziemy wzdłuż Alei Wojska Polskiego, czyli głównej ulicy, którą przed chwilą przechodziliśmy, a za mną jest taka łączka, placyk, gdzie zawsze rozkładał się Cyrk Zalewski oraz inne wesołe miasteczka. Znajdujemy się w parku imienia Tadeusza Kościuszki, pod Pałacem Sokoła, gdzie mieści się Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Witolda Lutosławskiego. Również tutaj znajduje się Dom Młodzieżowy, gdzie ja miałem swoje próby muzyczne z zespołem. Co ciekawe, obok mieściło się zebranie Grupa Wsparcia dla Osób z Nerwicą, a my graliśmy thrash metal. Wbijamy do restauracji Fabrizio. Ma ocenę 4,1 na ponad 1500 ocen, więc może być nieźle. Zwłaszcza, że my Polacy lubimy narzekać. Jeszcze jak? A po komentarzach widziałem, że większość negatywnych to tych, że ktoś se przyjechał coś wziąć na wynos i było zimno albo coś tam, więc to nas nie interesuje, bo my na miejscu jemy. Chodźcie. Dzień dobry. O kurczę, nawet możemy sobie usiąść na podwyższeniu, zobacz. I będziemy mieli ładne światło wtedy, nie? Myślę, że tutaj będzie dobre miejsce. Znajdujemy się w małym, uroczym lokalu. Fabrizio Bar. Pruszkowy. Lokal taki jest malutki. Myślę, że kiedy jest tutaj ruch, to czuje się taką prawdziwą atmosferę włoskiego circolo. Ja zamówiłem rybkę, doradę.
a ja zamówiłam krewetki. Także dzisiaj będzie rybnie wyjątkowo. I dlatego mamy bardzo dobrą lemoniadę. Jak ci się ogólnie podoba Pruszków? Czy, nie wiem, porównujemy, znaczy nie porównujemy go z Wołominem, ocencie sami. W opisie filmu, tego co teraz oglądacie, będzie link do filmu z atrakcjami powiatu wołomińskiego oraz spacer po Wołominie. Również zostawimy tutaj spacer po Pruszkowie oraz drony po Pruszkowie. Więc pamiętajcie, żeby zajrzeć na nasz drugi kanał Leaves. Tak, bo drony i spacery są na drugim kanale, a na tym kanale są nasze podróżnicze takie wypady. Przemyślenia, tak. Wypady. Tak, zachęcenie was do zwiedzania pewnych miast, rejonów Polski. Co wyniosłeś z tego dzisiejszego spaceru? Co ci się podobało, co ci się nie podobało? Tak. Ja zauważyłam, że to jest dużo zieleni. Bardzo dużo. Parków kilka, skwerków kilka. No Park Potulicki przede wszystkim w lato tutaj jeszcze wrócimy, bo w lato jest piękny, zielony, gęsty. Zresztą ciężko było tam dronem wylecieć, no i też zasięg łatwo tracił, no bo było dużo tych drzew i pomników przyrody też. Dużo placy zabaw jest dla dzieciaków, jest tak, gdzie wyszumić tak, dzieciaki. Tak. I to jest też fajne, że jest pomyślane nie tylko o dzieciach, ale i obok o dorosłych, że czy młodzież, czy dorośli mogą sobie też odpocząć na leżaczku, na krześle takim się wyciągnąć. Bardzo dużo w ogóle ludzi jest na ulicach, czyli że nie siedzą w domu, tylko naprawdę wychodzą, spacerują z dzieciakami. Widziałam właśnie ojca, który fajnie grał w piłkę z małym. Nawet podałaś piłkę z powrotem, tak, bo wykopali za boisko, za siatkę. Tak, bardzo dużo na placu zabaw, rodziców z dzieciakami, dużo spacerujących, więc rodzinnie tutaj. I pięknie ten pałac odrestaurowali. Ja pamiętam ruderę totalną, walące się, odpadające dachówki, obskurny tynk odpadający. No, nie najlepiej to wyglądało. Teraz jest pięknie odświeżony, odremontowany, odrestaurowany. Także miło popatrzeć, że te zabytki są zadbane. Z ciekawostek muszę wam to koniecznie powiedzieć, że nasz Django był tutaj w Pruszkowie na swojej pierwszej wystawie. Tak, na Torze Kolarskim. W tamtym miejscu była nasza pierwsza wystawa z psiakiem. Byłem jeszcze młody i brzydki. Teraz zostało mi tylko brzydki. Django miał radochę wtedy, tak, tak. Tak, on lubi być w centrum uwagi. No ale zobacz, i ten pasaż od Wukatki, nie jest tak, że... Nie podobała mi się Wukatka, jakaś troszkę obskurnie to wyglądało. No peron tak jak peron, tak, nic się nie zmieniło. Akurat tutaj przyznam rację, kostkę może położyli i tyle. A zauważyłeś, że to miasto bardzo się zmienia, szybko, Pruszków? Powoli? Tak. Potwornie dynamicznie się zmienia. Co tu przyjadę, to naprawdę albo nowe osiedle powstaje jakieś, albo jakiś skwerek. Cały czas tą infrastrukturę poprawiają, więc to jest przyjemne. Dookoła właśnie widać, że dba się o parki, dba się o miejsca wypoczynku tak naprawdę mieszkańców, a troszkę te bloki mogłyby być odświeżone. Jak kręciliśmy ten materiał, to kilka osób nas podeszło, zagadało, w ogóle zagadało, ludzie zagadają na ulicy innych. Byli ciekawi, co robimy, co kręcimy, także też to było fajne, a najlepszy był chłopak taki przechodził. No i ja tam robiłem dubla pod Pałacem Sokoła i mówi, no teraz było lepiej. To było dobre, to mi się podobało, że tak, teraz lepiej. No. Tak, jak nas oglądasz, to pozdrawiamy. Wow, super. Zjedliśmy ekspresowo, bo było wyśmienite. Dorada ekstra, nieprzesuszona. Mięsko odchodziło od kości, ości. Mięsko odchodziło od ości, bardzo dobre ziemniaczki przy tym, tak. Zapiekane, a nad krewetkami możemy się rozpływać. Krewetki, sos miały genialny, można się rozpływać, ale ja się porozpływam jeszcze nad lemoniadą, bo jest to jedna z lepszych lemoniad, jakie piłem i też fajnie podana, bo w taki sposób. I bardzo kwaśna, nieprzesłodzona, z fajnie spociętą cytryną w środku i dużo jest tej cytryny, jest no naprawdę czuć, nie jest kwasek cytrynowy, tylko docytryniony równo, mętne jak trzeba. Kesera. No i włoska muzyka leci. Tak, pani nam zabrała naczynia właśnie. Pani zabrała więc, właśnie więc naczynia. Interesuje się nami. Tak, nie, obsługa jest na fajnym poziomie, no właśnie takim, mówię, no ja się czuję nie jak w knajpie polskiej prowadzonej przez Polaka, który chce mieć włoską restaurację, tylko jak w knajpie prowadzonej przez Włocha. Ta atmosfera jest taka przyjemna, w tych szczegółach drobnych. No, jeśli idzie o ilość, to no niestety dla mnie trochę malizną było czuć, no ale to zawsze tak jest przy tych dobrych rzeczach, że zjadłoby się więcej. No, czas na podsumowanie, ile byśmy dali punktów? Ja myślę, że tutaj też trzeba dać takie 4,5. 4? 4. Myślę, że 4. Dobrze, minus trzeba zapłacić gotówką. Tak, o właśnie, to możemy dodać, że jeżeli chcecie tutaj przyjść i zjeść, to pamiętajcie, żeby mieć gotówkę. Także zabieramy to pół gwiazdki za metodę płatności. Dziękujemy wam za lajki, suby, udostępnianie filmu. Będziemy wdzięczni, jeśli dalej będziecie to robić. I dziękujemy wam za wsparcie na buycoffee.to. Dzięki temu
Chcieliśmy dzisiaj wyskoczyć na kawkę, nie skoczyliśmy na kawkę, ale mamy na następną kawkę. Więc do zobaczenia na następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.